Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie tutorial do makijażu, który widzicie teraz na ekranie. Jest to makijaż tak zwany Instagram Body, czyli po prostu makijaż, jaki noszą dziewczyny na Instagram. Takie troszeczkę przerysowane, ale jednak bardzo taki klimatyczny, bardzo taki sexy. No i myślę, że fajny do zdjęć, czy na jakąś większą okazję, więc zaczynamy. I na początek nakładam sobie bazę na skórę, żeby dosyć mocno ją wygładzić. Używam mojej bazy z L'Oreal, bo ona właśnie tak fajnie wypełnia mi pory, dzięki czemu nie są one widoczne spod podkładu. Tak samo takie minimalne zmarszczki, które posiadam, także bardzo polecam Wam tą bazę. Następnie użyję mojego ostatnio ulubionego podkładu i będzie to Infallible Matte z L'Oreal i nakładam go tą szczotką, pędzlem szczotką z Make Up Revolution i powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdza ten pędzel, bardzo ładnie rozciera podkład i daje taki równomierny i bardzo ładny, gładki efekt. Jednak zauważyłam, że przy nakładaniu, przy rozcieraniu podkładu na bazie na przykład z Inglot, tej matującej, ona jest taka bardzo mocno matująca, mam problem z dostarciem podkładu, więc to taka przestroga, jeśli używacie takiej mocno właśnie wygładzającej bazy, chociaż ta, której użyłam, też jest wygładzająca, ale nie jest aż tak bardzo, wiecie, mocna? No nie wiem, mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Wtedy jest lekki problem. Następnie swoje niedoskonałości ukrywam korektorem z Catch with Camouflage Cream, a pod oczy nakładam korektor MAC Pro Longwear w odcieniu NC20 chyba. Nakładam ten korektor również na szczyt nosa, na podbródek i na środek czoła, żeby delikatnie rozświetlić. I to pomaga mi również w tym, że podkład jest troszeczkę dla mnie za ciemny, muszę przyznać, i to delikatnie mi rozświetla tą twarz w miejscach, w którym rozświetlić chcę. I tak samo pomaga mi w tym puder, którym właśnie wypiekam sobie twarz, co możecie zauważyć. Jest to puder z Inglot i ten puder zostawiam sobie na tych miejscach, które chcę rozświetlić i właśnie nadać im troszeczkę jaśniejszego efektu, powiedzmy. Zostawiam go na twarzy i w tym czasie robię sobie brwi pomadą z Inglot. Jest to numerek 16. Tym razem powiem Wam, że ostatnio przeważnie używam kredki do brwi z Golden Rose do nakładania właśnie do brwi, ale do tego makijażu stwierdziłam, że lepiej użyć pomady, bo ona daje taki mocniejszy instagramowy efekt, a jak wiemy, właśnie te instagramowe makijaże mają to do siebie, że ich takim efektem rozpoznawalnym nawet, powiedzmy, są mocne, mocno wyrysowane brwi. Także następnie utrwalam sobie brwi żelem do brwi z Benefit Gimme Brow. Następnie na powieki nakładam bazę z Inglota również, aby cienie dobrze nam się trzymały, i będę używać dzisiaj paletki, o której powiem Wam, że troszeczkę ostatnio zapomniałam, ale jest to jedna z moich ukochanych palet, po prostu ja byłam od niej uzależniona i na początek nakładam sobie beżowy matowy cień, taki cielisty bardziej, na załamanie powieki i powyżej. Następnie sięgam po cień taki ciepły, brązowy. Jest to właśnie ciepły brązowy odcień i nakładam go w załamanie powieki i delikatnie wyciągam, aby powstał nam taki delikatny efekt kociego oka. Następnie sięgam po troszeczkę ciemniejszy cień, jest to taki głęboki brąz z odrobiną czerwieni, bym powiedziała w sobie. I tak jakby konturuję oko, bo nakładam ten cień jeszcze głębiej w samo załamanie powieki, aby to oko było takie uwypuklone i po prostu miało taki piękny kształt. I troszeczkę go wblendowuję również w ten nasz poprzedni brązowy odcień. I następnie nakładam odrobinkę jeszcze ciemniejszego cienia, takiego już prawie że czarnego, na zewnętrzną część oka, na zewnętrzną część ruchomej powieki i troszeczkę również w załamanie, żeby jeszcze bardziej ten efekt pogłębić i zrobić takie typowe już smoki. Następnie wracam do tego poprzedniego cienia, tego bardzo ciepłego i głębokiego brązu i nakładam go na dolną powiekę dosyć tak intensywnie, nie boję się tutaj nałożyć za dużo, bo właśnie chcę, żeby to był lekko przerysowany efekt. Myślę, że już czas, żeby pozbyć się pudru z twarzy, więc właśnie za pomocą takiego dużego pędzla zdejmuję nadmiar pudru i zostaje nam pięknie
wypieczona twarz. Kolejny krok to nałożenie złotego, takiego głębokiego cienia na powiekę. Myślę, że używam zbyt dużo słowa głębokie, głęboki w tym filmie, sotki za to. Ale następnie nakładam piękny, taki rozświetlający cień, wewnętrzny kącik, żeby właśnie ten cały makijaż, dosyć taki ciemny i intensywny, troszkę rozjaśnić i rozświetlić to nasze oko. Rysuję sobie również kreskę oczywiście na górnej powiece, taką jaskółkę dosyć intensywną, a na linię rzęs nakładam nudziakową kredkę, żeby już tego wszystkiego za bardzo nie przytłaczać. No i maluję sobie rzęsy moim ulubionym tuszem z Too Faced. Dolne zawsze maluję, to wam mogę powiedzieć, tuszem z L'Oreal Telescopic, bo on ma taką malutką, delikatną szczoteczkę. Następnie przyklejam rzęsy, to są chińskie rzęsy, więc wam nie powiem konkretnie jakie. Na górną powiekę one są dosyć intensywne, ja raczej stronię od takich rzęs, ale do tego looku idealnie się wpasowały. Następnie będę konturować sobie twarz paletką Wanted, to jest Cool chyba? Cool, tak, ten odcień palety się nazywa. Jest to paleta z Art Deco i konturuję sobie nią twarz przy pomocy takiego pędzla z Love2PL. Jest pędzel taki, jak widzicie, do konturowania. Zaznaczam sobie kości policzkowe oraz delikatnie czoło, jak również nos i podbródek. Następnie użyję różu z tej samej paletki i nałożę go na, oczywiście, na policzki tuż na nasz bronzer. Ja nie lubię za bardzo nakładać różu na te jabłuszka, tak to się nazywa, tutaj blisko nosa, bo nie wygląda to zbyt dobrze, więc nakładam go głównie tam nad bronzer. I następnie jako rozświetlacza użyję sobie tego w sztyfcie z Golden Rose w złotym, pięknym odcieniu. Mają jeszcze różowy, który też jest fajny, ale jednak tu zdecydowanie bardziej pasuje nam takie intensywne złoto. No i żeby podkreślić ten efekt, używam paletki ze Sleeka i tego brzoskwiniowego odcienia. On na skórze wygląda też na taki szampański odcień, nie na brzoskwiniowy jak w paletce, więc używam sobie właśnie tego rozświetlacza na wierzch. No i na usta nakładam konturówkę w takim zgaszonym różu z Golden Rose i pomadka, której użyję, to jest pomadka chyba z Inglot. Tak, z Inglot, matowa, płynna, za chwilę ją zobaczycie. Tutaj możecie zobaczyć pomadkę, jest to numerek 32, tak jak widzicie, taki zgaszony, brudny róż, troszeczkę wpadający w szarość, bo to jest taki właśnie zszarzały, fioletowo-różowy odcień. Wiem, że ciężko jest go tutaj opisać, ale same widzicie, że to jest po prostu taki mega chłodny odcień, ale jest no przepiękny. I na koniec utrwalam sobie makijaż mgiełką z Inglota. Zrobiłam sobie też warkocze, tak jak widzicie, jak to właśnie dziewczyny z Instagrama lubią te warkocze. Ostatnio już od jakiegoś czasu mnóstwo takich zdjęć widzę w chciałam powiedzieć w internecie, no na Instagramie głównie. I zakładam sobie do dopełnienia efektu czapeczkę na głowę, która też jest takim znakiem trochę rozpoznawczym od jakiegoś czasu. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli makijaż uważacie, że był fajny, nawet taki bardzo przerysowany, to dajcie kciuka do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!